Józef Łopy, Tauron, dystrybucja, posterunek energetyczny, Złoty Ryja, dzień dobry. Po to tylko, żeby ludzi zasilić, bo my nie możemy sobie tak, od tak sobie ludzi wyłączyć. Mamy pewien limit, do którego możemy tych ludzi wyłączać. I ze względu na to właśnie robimy takie modernizacje sieci, że jakby my możemy sobie robić dzisiaj tutaj. Widzi pan, my sobie pracujemy, wszystko jest powyłączane, tam jest uziemione, ludzie pracują bezpiecznie. Przygotowujemy po to, żeby wam właśnie ptaki nie robiły czegoś takiego, a ludzie świecą. Widzi pan, jak jest? To jest tylko i wyłącznie pod kątem mieszkańców, ludzi, pewności zasilania, bo takie te parametry narzuca nam Unia, nie? I my musimy, dyrektywa 54 jest nieprzebłagana. My się stosujemy do tej dyrektywy właśnie, ograniczając wskaźniki wyłączeń planowych ludzi przez agregat, przez łączenie w taki sposób stacji, przez likwidację takich, na przykład mamy parę jeszcze takich miejsc, gdzie cztery stacje są, my to nazywamy popularnie na ogonach, nie? To są stacje, które nie mają drugiego stannego zasilania. My likwidujemy to teraz, łączymy w pętle, tak żeby była zawsze możliwość zasilania odbiorców. I to jest priorytet u nas tutaj. A jak to wygląda, gdy pan powie, są teraz tam postawione te wiatraki, nie? Tak. Czy wy macie jakiś wpływ na to? Ta energia, którą one wytwarzają, czy one... Proszę pana, elektrownia wiatrowa, elektrownia powiedzmy ta, gdzie może pan sobie w tej chwili parę hektarów elektrowni słonecznej postawić, wolno to panu i to jest nieopodatkowane. I dobrze, jak to będzie wyglądało? Prawnie to wygląda tak, no właśnie, że jeżeli pan ma u siebie wiatrak i potrzebuje pan 10 kW, pana wiatrak wytworzył 20, tak? Pan te pozostałe 10 nadwyżkę może pan sprzedać nam, a my musimy od pana kupić. No. A wy musicie kupić? Tak. I tak Polska rząd zobowiązał się mieć 20% energii odnawialnej. To się nazywa, proszę pan, wiatraki. W tej chwili na Upadowej postawili, Borys postawił baterie słoneczne. Są? Solary na przykład. To są tak... Mi się podobała gmina Męcinka, która 2 lata temu, akurat pilotowałem im ten program, napisali program unijny, bo ludzie jeszcze mają dużo tych takich pieców węglowych i tym podobne, żeby ograniczyć emisję CO2. Napisali program unijny. Unia sfinansowała im cały osprzęt. Co? Solary. Do grzania wody. Proszę sobie... Ja tam pytałem, bo nie wierzyłem, czy to jest prawda. Się okazuje, że ludzie płacili tylko za montaż. Wow. Bo ktoś chciał zrezygnować z pieca węglowego i płacił tylko i wyłącznie za montaż. I to jest, myślę, dobra praktyka, bo jeżeli ktoś, no jest taka możliwość, to trzeba z tego korzystać, a Wydział Ochrony Środowiska właśnie w Unii naciska na to, żeby jak najwięcej pozyskiwać tę energię. Powstają hydroelektrownie przecież na różnych tych uskokach, gdzie kiedyś były takie małe elektrownie. Proga. Wraca się w tej chwili do tego. I teraz liczniki, które my mamy, są liczniki, które mierzą w dwie strony. Jak pan wytworzy za dużo energii, to one mierzą w drugą stronę, czy pan oddaje energię na sieć. One też pracują w sieci. To nie jest to, że ktoś tam siedzi, liczy i kupuje. Nie, nie. Cały czas pracuje na sieć, a to mierzy w tym momencie licznik. Czyli pobór i oddawanie. Są liczniki, jeden licznik, nie trzeba montować. Ja jeden proszę. Leci mi ten wątek. 54 MW jest tutaj akurat tej mocy z tej elektrowni wiatrowej. Tyle. Ale wytwarzaną energię. Tak. Wytwarzaną i sprzedawaną. Nie, nie. Ta energia jest na sieć i liczniki są po to, żeby policzyć, ile zostało jej wyprodukowane. Oczywiście tak. Sprzedają tą energię, tak jak każdy jeden u pana w domu, tam też są liczniki. I mierzą, ile tej wyprodukowanej energii przepłynęło do ogólnej sieci. Oni tak to troszkę. W tej chwili, to co w tej chwili robimy, to jest właśnie pod kątem pewności zasilania. Piorun uderzył. Pole, gdzie zjeżdżałem. Jak to są tak, te wiatraki, które jest on 2,7 MW, ma około 4 milionów złotych, kosztuje jeden wiatrak. 4 miliony. Tak, polskich złotych. No to panu powiem, że kolega w Darłówku stawia czwarty za swoje. No to daj mu Boże. Miał wcześniej inwestorów. Oczywiście wziął kredyt, zainwestował, bo tam jest... Na ileś tam lat. Oczywiście, to jest kredyt naprawdę na długofalowe. To nie... Ta inwestycja nie da się spłacić w 5, powiedzmy, lat. Nie ma szans, bo są za duże kwoty. No, ale ludzie inwestują. Jest koniunktura. No musimy niejako tej energii odnawialnej pozyskać tyle i tyle. Bo taki mamy ten. I tak to się będzie działo. Na przykład to się już dzieje, bo składają wnioski na zasilanie energię wiatrową, energię, baterie słoneczne. Można sobie na solary te baterie słoneczne wrzucić na dach i też można pozyskiwać. Też są takie liczniki. No tak konkretnie robicie. No my modernizujemy stację w ten sposób właśnie, żeby... Mów tu. Zakładamy osłony. Mało tego, cały ciąg odnośnie średniego napięcia do transformatora jest izolowany. To są system tak zwany półizolowany pas. Także te przewody od tam kiedyś, jak były gołe, to co widać, one są w tej chwili izolowane i nawet jak ptak usiądzie na jednym z nich i dotknie, to też się nic nie dzieje. Nie wytworzy się łuk elektryczny. Nie wytworzy się łuk. Przede wszystkim gro, czyli większość tych modernizacji
no, spowodowana jest tymi, no, pod tym kątem to wszystko robimy. No dobra, to była tragedia. Ale to nie tylko, proszę popatrzeć, w Podolanach mamy podobną stację na początku Podola. Dlatego widzi pan, pod tym kątem robimy i myślę, że to jest metoda, nie? To są te specjalne osłony. Ale transformator został, tak? Tylko te osłony. Transformator jest w miarę nowym. Na który? Tak, oczywiście. Nie ma potrzeby wymiany transformatora, kiedy jego parametry, bo przy każdym przeglądzie stacji są mierzone transformatory. Jeżeli parametry transformatora są zgodne z normami, nie potrzebujemy go wymieniać. On może tu 20 lat stać. Bo warunkiem wymiany transformatora jest jego uszkodzenie albo pomiary, które są niezgodne z parametrami. Jeżeli coś jest nie halo, my wnioskujemy o wymianę transformatora i tyle. Tu już był wcześniej, bo akurat już wcześniej było raz wyłączenie, był mierzony transformator. Jest zgodny, nawet bardzo fajne parametry, bo oglądałem w protokole, jak to wygląda. Nie ma potrzeby go wymiany, on spełnia wszystkie warunki, także myślę, że to właśnie o to chodzi. I robicie konserwację, tak? Modernizację, konserwację między innymi o tych konstrukcji, bo to tak, to robione jest przy okazji. Oczywiście malujemy też bednarki, tak jak malujemy na niebiesko, to są bednarki do odgromników, tam są odgromniki po stronie średniego napięcia. Mhm. Kiedy następuje przepięcie lub piorun uderza w linię, ponad tymi podstawami bezpiecznikowymi, te odgromniki mają je bardzo ważny cel. Nie jest uszkodzony transformator, przepięcie nie pojawia się na sieci po stronie niskiego napięcia, one po prostu eksplodują. Tam są takie bezpieczniki, które odpadają i cały ten impet wyładowania, czyli tego przepięcia, przejmują te odgromniki, które są powyżej tych podstaw. Transformator, podstawy, odgromniki, one są taka szyna. One przejmują cały impet wyładowania elektrycznego. Na niskim, na transformatorze również takie są. Czyli jest po średnim ograniczniki przepięć i po niskim to samo. To jest tylko po to, żeby podczas burzy na przykład z tych przepięć te napięcie niebezpieczne nie pojawiło się u ludzi. No tak.